Kasia Grabowska, witamy serdecznie, czyli serialowa Asia Fogiel. Młoda pani weterynarz, która 10 lat temu zakochała się z Piotrze. Niestety ich uczucie nie mogło się rozwinąć. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Mam Instagrama i staram się go prowadzić, aczkolwiek nie jestem w tym mistrzynią, myślę. Czasami mam więcej energii, żeby coś fajnego wrzucić, żeby się jakoś tak postarać, ale nie mam tego we krwi i czasami mi się po prostu nie myślę o tym, pomijam ten temat. No, zdaję sobie sprawę, że jest to teraz bardzo ważna część życia i również gram w takim serialu i wiem, że jest na to zapotrzebowanie i staram się temu sprostać, z lepszym lub gorszym skutkiem. Inaczej stanąć przed kamerą na planie filmowym, czy na scenie przed ludźmi, inaczej, chociaż wydawałoby się to prostsze, no, skierować aparat na siebie. Wielu ludzi robi to bez obciachu, no nie mówię, że to ma być obciach, ale wyjmuję w środkach, nie wiem, komunikacji miejskiej, czy w trakcie spotkań z przyjaciółmi, filmują siebie, co jedzą, wszystko jest od razu przesyłane. Troszeczkę mnie kiedyś od tego rozbolała głowa i trochę mnie to przerastało, ale staram się patrzeć na to jak na narzędzie i dla mnie narzędzie, które mogę wykorzystywać do promocji i także narzędzie jakiegoś kontaktu z ludźmi, z publicznością, z odbiorcami. Prywatnie powiem szczerze, że nie mam nic przeciwko, ale nie korzystam za bardzo. I bardzo sprytnie wykorzystali to scenarzyści tego serialu, że pani Ola no nie porusza się płynnie w social mediach, ale usiłuje, proszę mi wierzyć, no wykonuje kroki ku temu. Jak mówię, uważam, że to jest bardzo potrzebny i fajny świat. No po prostu jeszcze się, że tak powiem, nie rozeznałam w sytuacji do końca. Ale cieszę się, że to jest, bo to jest coś zupełnie innego, jest to naprawdę dowcipne i daje inny kolor temu serialowi. Mam prywatne konto na Facebooku, które jest połączone z moim fanpage'em na Facebooku, stworzonym przez moją agentkę. No bo jednak to, ona stwierdziła, że to dla celów marketingowych jest dzisiaj niezbędne i że jeżeli nie masz followersów jako aktor, to nie dostaniesz roli, bo cię nikt nie rozpoznaje i nie grasz i cię nie ma i tak dalej, podobno tak jest. Mam też konto na Instagramie, też założone przez moją agentkę i gorąco tam wszystkich zapraszam. Bardzo mi przykro, że jestem tam tak rzadko, prawie w ogóle mnie tam nie ma. Próbowałem to robić, ale jakoś mi to tak... nie idzie, no jakoś już to nie jest dla mnie po prostu. Kiedyś zrobiliśmy sondę na ten temat. Czy rzeczywiście popularność w social mediach i taka internetowa jest, przekłada się na to, na naszą pracę? Okazało się, że koniec końców nie tak w 100%, że jednak liczy się to, co tam potrafisz i to jakby z kim, o czym jest projekt, to nie zawsze jest ważne, w zależności od tego, jaki to jest projekt, to nie zawsze jest ważne, czy masz tę popularność, czy nie. I chwała Bogu, że są też takie przestrzenie, gdzie to nie jest najważniejsze, aczkolwiek nie jest to bez powodu. Zrobię to, pytanie o co chodzi. O to, nawet, ja mam taki, wiesz, ja mam w ogóle muzealny telefon. Nie, zrobię sobie. Zrobię sobie, no zobacz. No ja to nie, ja się świecę, to nie. Nie, ale zrobiłbym. Tylko już te wszystkie filtry i to wszystko też wiesz.